Dzień dobry Pani Doktor. Dzień dobry. Dziękuję za wizytę. Witam serdecznie. Po dwóch dniach bardzo proszę na konferencji. Cieszę się, że uda nam się jeszcze pozmawiać o urazach czaszkowo-mózgowych i dowodach naukowych w tym zakresie. Moje pierwsze pytanie to, jakie procedury powinny być wykonane u chorego z urazem czaszkowo-mózgowym w warunkach SOR? W warunkach SOR bardzo ważne jest, żeby wprowadzać jak najwięcej Terapii z zakresu leczenia urazu czyszkowo-mózgowego. Im wcześniej zaczniemy tę terapię, tym większa szansa na przeżycie chorego. Albo na dobry wynik leczenia. Tak, które to wyniki leczenia oceniamy zazwyczaj po pół roku w takiej rozszerzonej skali GOS-E. I te wyniki niestety są cały czas bardzo złe. W warunkach SOR powinniśmy przede wszystkim chorego natleniać. Także to jest podstawowy warunek przeżycia i jakiegokolwiek uzyskania dobrego wyniku leczenia. To jest utlenowanie, dobra saturacja. A następnie utrzymanie ciśnienia tętniczego. Są prace naukowe, które podają, że krótkotrwałe spadki ciśnienia i krótkotrwałe spadki saturacji wiążą się ze zwiększoną śmiertelnością. Więc to są jakby... Dwie podstawowe czynności, które powinniśmy wykonywać. Saturacja powinna wynosić powyżej 94 zawsze, w każdej chwili, a ciśnienie tętnicze około 110 ciśnienia skurczowego lub MAP powyżej 80. I to są dwie najważniejsze czynności. Ponadto możemy unieść we głowie chorego. Często nasz chory na sorze jeszcze znajduje się na desce. Tak, bo ma dodatkowe urazy. Często z urazem głowy jest uraz kręgosłupa, uraz klatki piersiowej. Takie dwa najczęstsze występujące. Więc wtedy pozycję antytrendelenburga. Jest napisane, że mniej więcej do 30-45 stopni uniesienie, ale 30 wystarczy. To jest bardzo, bardzo dobra wysokość. Także jeżeli chory w skali Glezgą jest oceniony na poniżej 9 punktów, a chyba wszyscy oceniamy chorego w skali glesgą, to taki chory powinien być zaintubowany. Nie czeka bo jedzie za pół godziny na blok, to możemy poczekać, bo jedziemy na tomografię, to już może nie. Nie. Im wcześniej go zaintubujemy, tym lepiej. Ale powinien być zaintubowany po podaniu analgosedacji, po podaniu leków przeciwbólowych. Nie intubujemy chorego na żywca, tak? bo jest nieprzytomny. Tego robić nie wolno. Czyli yy, intubacja i pomiar kapnometrii tak? w tym momencie, czy kapnografii, kto czym dysponuje. I bardzo ważne jest, żeby ściśle kontrolować poziom wydechowego dwutlenku węgla. No w tej chwili myślę, że każdy sor dysponuje tą kapnografią i y, powinno wynosić około między 35 a 40, nie mniej tak? i nie więcej. Także to jest kolejna czynność, którą możemy wykonać w sor. Jeżeli chory jest wychłodzony, to go ogrzać, dlatego że y, hipotermia, ale zarówno hipertermia, to są też czynniki, które y, składają się na leczenie urazu czaszkowo-mózgowego. I kontrola glikemii. Tak? Lepsza jest dla chorego glikemia wyższa niż niższa, ale nie odwadniamy chorego. Tak Przede wszystkim zasada euvolemii. Jeżeli podłączamy jakąś kroplówkę, choremu, to to powinien być płyn, krystaloid zbilansowany. Nie wolno podawać płynów hipotonicznych. Możemy zastosować mannitol lub sól pertoniczną, chociaż wiemy, i że jeżeli jest krwiak i jeżeli jest przerwanie bariery krew-mózgu, to ten manitol może się przedostać na stronę mózgowia i zwiększać obrzęk mózgu, ale z drugiej strony, jeżeli zagraża choremu, powinniśmy podawać mannitol jedynie pod kontrolą ciśnienia czaszkowego, czyli na ojomie, ale jeżeli jest jest zagrożenie wklinowania, czyli wyprostne ułożenie kończyn, szerokie źrenice, to wówczas y, należy podać mannitol. I y, y, to chyba tyle. Bardzo dziękujemy. A jak monitorować? Jak i kiedy monitorować ciśnienie wewnątrzczaszkowe? Ciśnienie wewnątrzczaszkowe, y, zalecenie monitorowania ciśnienia śródczaszkowego to jest właściwie, powinien być w tej chwili standard u chorego po y, ciężkim urazie czaszkowo-mózgowym. I są bardzo ściśle określone kryteria. To są kryteria Narayana, y, czyli Zakładamy pomiar ciśnienia siódczeżkowego u chorego z ciężkim urazem. Ciężki uraz to chory, który ma w skali glezgu od 3 do 8. Tak? Następnie u wszystkich chorych, którzy mają zmiany w tomografii komputerowej: krwiak, słuczenie, obrzęk, a mają więcej w skali glezgu. I trzecie kryterium to jest chory, który nie ma zmian w tomografii komputerowej, ale ma dwa z trzech czynników. Poniżej 90 ciśnienia skurczowego, który ma Jakiś ubytek neurologiczny i wiek powyżej 40 lat? I to są kryteria podłączenia ciśnienia czaszkowego. Dziękujemy. Wszystko jasne? W takim razie chciałbym zapytać o profilaktykę przeciwzakrzepową. Jak u tych pacjentów podejść do tego tematu? To jest bardzo trudne również dla autorów wytycznych. Myślę to, myślę tak, ponieważ Nikt nie ośmiela się podać właściwej daty i godziny, kiedy możemy wkroczyć z terapią przeciwzakrzepową. A wiemy, że jest ona bardzo potrzebna, ponieważ wiele chorych ma duże ryzyko powikłań zakrzepowo zatorowych tak? Chorzy nowotworowi, starsi chorzy, długoleżący, urazy kręgosłupa, to są wszystko chorzy bardzo obciążeni. I ja też posiłkuję się kryteriami, takimi wytycznymi europejskimi dla neurochirurgii i y, które zostały skonstruowane właśnie tutaj y, pod różne zabiegi neurochirurgiczne i wtedy kiedy jest krwawienie y, to podanie heparyny czy y, heparyny drobnocząsteczkowej tak, czy heparyny niefrakcjonowanej może spowodować krwawienie do głowy Wie, ale jednocześnie ta profilaktyka jest niezbędna podajemy ją zwykle po 72 godzinach od ustabilizowania krwawienia tak i myślę, że to wtedy będzie bezpiecznie. Stosujemy y, dawkę profilaktyczną jeden raz dziennie. Rozumiem. Dziękuję. Chciałbym jeszcze zapytać o kwas traneksamowy u chorych z y, urazami czaszkowo-mózgowymi. Co, co wiemy z nowych badań? Mm -hmm, mm -hmm, jest bardzo dużo, bardzo ciekawych prac na ten temat. W 2015 roku ukazała się praca Crash 2, w 2019 praca Crash 3. W tej chwili powstaje e, duża praca europejska, praca chińska, bardzo ładnie opracowana, czy tamte algorytmy, e, według których będą e, się odbywały, e, do, będzie się odbywał dobór chorych i e, kwas tranek samowy. Na podstawie tej literatury mogę powiedzieć, że zmniejsza śmiertelność w porównaniu do chorych placebo, ale wtedy, gdy go podamy w pierwszych trzech godzinach po urazie oraz wtedy, gdy podamy chorym. Nie z takim bardzo ciężkim urazem czaszkowo-mózgowym, bo jeżeli chory ma trzy w skali glezgu, to jemu nie pomoże kwastranek samowy. Także ciężki uraz, ale wyższa ilość punktów w skali glezgu nie ma jakiejś tutaj określonej wartości. Tak? I średnie i lżejsze urazy. Wtedy rzeczywiście jest bardzo, bardzo skuteczny, ale jego skuteczność, jeżeli podamy do 3 godzin. Bardzo dziękuję. To skoro czas jest tak istotny, to jak wygląda kwestia podania kwasu traneksamowego samowego w warunkach przedszpitalnych? Czy jest w ogóle na to miejsce? Jest na to miejsce i koledzy z pogotowia lotniczego, ratunkowego, lekarze podają zawsze kwas traneksamowy, samowy, bo też tutaj właśnie przed konferencją rozmawiałam, jak wygląda leczenie urazu w warunkach przedszpitalnych. I jest zawsze podawany. To jest podanie 1 grama bądź podanie 20 mg na kilogram u dzieci. To nie jest jakaś bardzo obciążająca procedura. Jasne. Bardzo dziękujemy. Dziękuję również. Do usłyszenia.